risen. Halo, halo. Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Risen. Tak wygląda moja postać. Mamy poziom 12, jesteśmy nowicjuszem. Tak wyglądają zadania. Kryształ ognia, próba mistrza Abraxa, artefakty Severyna, próby mistrzów. No i jeszcze tutaj mamy w świecie złodziejskie gnomy, też jest bardzo blisko. Natomiast teraz zajmiemy się faktycznie mistrzem Abraxem. No musimy tutaj odnaleźć Krajbana, tak chyba to się czyta. Z tego co wiem, on gdzieś jest w lesie, więc ruszymy. Ja tu też nie będę ściemiał, po prostu między nagrywaniami faktycznie pochodziłem po tym lesie, trochę tutaj pozwiedzałem terenów, no i okazało się, że wiem, gdzie jest ten cały nowicjusz. No, nie skończył za dobrze, tutaj uprzedzę fakty. Proszę bardzo, tutaj mamy gnomy. Gnomy, no i widzimy ciało. No niestety, tak bywa. Wow! Te gnomy to są naprawdę takie skurczybyki. Dosyć mocno tną. I są szybkie przede wszystkim. Tak jest. Wow! Szybki gnom! To jest kolejny jakiś skacze. Co on tutaj robi w ogóle? Co on dostał jakąś głupawkę jak wilk w Gothiku 3? Gnom! O, proszę bardzo. No i już po gnomie. Dziękuję bardzo, gnom, dziękuję. Torba na narzędzia, o proszę. Właśnie, bo tych toreb 15 musimy znaleźć, jeszcze tych obozowisk gnomich trochę tutaj jest. Przy okazji sprawdźmy teren dookoła, czy tutaj coś jeszcze więcej te gnomy ukrywały. Nie, no niestety Krajban, proszę bardzo. Akrobatyka plus 1, o, nieźle. Szybkość, no niestety. No niestety, stary, przykro mi. Nie żyjesz. Bywa i tak. Ja natomiast straciłem trochę zdrowia, no bo te gnomy jednak są całkiem sprytne, muszę powiedzieć. Chociaż wydaje mi się, że jeśli dobrze poprowadzić walkę, no to nawet z większą grupą gnomów powinienem sobie poradzić. Tymczasem pędzę niczym bimber, żeby sobie tutaj po prostu pogadać z nowicjuszem, z którym muszę zamienić ze dwa słowa, no bo słuchaj, Siriusz. Nie obchodzi cię, że nie żyje twój kumpel? Naprawdę? Naprawdę? No to moi drodzy, co? Ja się tutaj chwilę uzdrowię, bo wydaje mi się, że warto się uzdrowić. Tylko Kabaxa musiałem znaleźć. No i pójdziemy tutaj na górę, bo tam też są gnomy. No i proszę bardzo, mijam sobie farmę, lecę dalej, bo tam czekają na mnie złodziejskie gnomy. Jest ich naprawdę dużo. Nie spodziewałem się, że aż tyle będzie tych gnomów. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Tak jest. Tak jest. Oj! Trzeba uważać tutaj naprawdę, żeby cię nie otoczyły, bo jak otoczą, to po tobie. Tak jest, jeden załatwiony. Po kolejny złodziejski gnom. Tak jest. Trzeba uważać, naprawdę trzeba uważać, żeby nie otoczyły, bo jak otoczą, to będzie źle. Tak jest. Dobra. No chodźcie. Nie na raz. Nie dwóch na raz. Nie dwóch na raz. O właśnie, uważać trzeba naprawdę, żeby nie otoczyły. Tak jest. Wow, co to był za atak w ogóle? Tak jest, chodź tutaj jeszcze jeden maluch. Tak jest, dobra, kilka gnomów pokonanych, ale widzicie, proszę bardzo, torba narzędzia kolejna. Jest ich naprawdę dużo. No i też, no, poważnie tutaj walczą. Nawet szablą jakoś walczą. Czyli to jest coś, no. Proszę bardzo, miecz Arika.
Cordelas. O, wrażenia cięte. Wow! Zdecydowanie worek Cordelas. 18, a tu jest... Wow, 25. No, no moi drodzy, no to na pewno w tym samym miejscu się widzimy po cięciu. I to jest magia YouTube'a, po prostu ja jestem po cięciu, mam full HP. Normalnie chwilę by to zajęło, a tymczasem proszę bardzo, już się słyszymy. No i proszę bardzo, kolejne gnomy czekają na tutaj sprawiedliwość. Złodziejski gnom. Wow. Ładnie tnie. No i jeszcze jeden, chodź tu. No chodź, ostatni żeś się ostał. Ładnie ten miecz wchodzi, nawet fajny jest taki dźwięk, że faktycznie słychać jak przycina tutaj ciało gnoma. Proszę bardzo, zadanie wykonane, złodziejskie gnomy. Torba na narzędzia, kolejna torba na narzędzia, roślina lecznicza. Dziękuję bardzo. Tutaj tylko uważać z tym, z tą telekinezą, że, bo ja lubię tą telekinezę, naprawdę to jest spoko opcja. Wszystkie przedmioty wykrywa, podobnie jak teraz gramy w kroniki, też coś takiego jest. Jagody, kapelusz wróżki, oj, kapelusz wróżki. On chyba dodaje nam stałe efekty jakieś, więc warto tutaj poszukiwać. Przy okazji ciemno się robi, to i tak wracamy do Seweryna. O, kod, no to dobra, spróbujmy. Lewo, prawo, lewo, prawo. O, zadziałało za pierwszym razem. Mały szafir, proszę bardzo. Roślina many, gruda szafira. Okej, złota moneta, dziękuję bardzo. Fajnie się z wami tutaj robi interesy gnomy. Tylko, że takie potężne dosyć jesteście. Szczególnie w takiej grupie sześciognomowej, to nawet nie osobowej. Gdyby tych gnomów faktycznie było tutaj sześć naraz, to mógłby być problem. Na szczęście sobie nieco tą grupę podzieliłem. Dobra, słuchaj, Seweryn, powinieneś mieć teraz mniej kłopotów. Załatwiłem sprawę z gnomami. Jeden problem mniej. Bardzo ci dziękuję. Zgłoś się do Rubena po nagrodę. Do Rubena? Któryś tutaj z nich to Ruben? Rekrut. Dery. Tam nie widzę żadnego. Czy któryś z was to Ruben? Rekrut. Syriusz. Syriusz, w ogóle znalazłem twojego kumpla, który właściwie glebę gryzie, a ty jest... Ty w ogóle nie, się ty nie przejmujesz. Dobra, ty idziesz tutaj? Ty jesteś Ruben? Nie, tak, ty jesteś Ruben. Rozprawiłem się z gnomami dla Seweryna. To świetnie, masz tu trochę złota. Wszyscy lubią przecież złoto. Ale nie ja, przynajmniej nie dziś. Masz może jakieś artefakty albo mikstury? O tak, mam tu wszystko, weź to. 200 sztuk złota, no okej. Okay. No to gdzie mikstury? I moi drodzy, patrzcie tutaj. Ja szybko się skradam, póki nikt nie patrzy, nie? Kufer ze skarbem. Bierzemy wszystko. Jest i kufer. Też bierzemy wszystko. I tutaj więcej nic nie ma, ale przynajmniej te dwa udało mi się okraść, zanim mnie tutaj przyłapali. Sprawdźmy, co tutaj mamy. Mamy amulet, magiczny amulet siły, plus 20 do many, a ten... Nosimy coś w ogóle, jakiegoś magiczny amulet? Nosimy perłowy naszyjnik, moi drodzy, to pewnie, że to ten jest lepszy, zdecydowanie jest lepszy. Oprócz tego mamy akrobatykę pierścień Nelsona i pierścień Krebana też ma akrobatykę. Pierścień łucznika, to mnie to nie interesuje, walki kosturem też na razie mnie nie interesuje. Ochrona przed bronią, to jest chyba spoko, ale wolę akrobatykę, dzięki temu nic się mi nie dzieje. Mikstur jakichś stałych nie mamy, notatek, coś znaleźliśmy, jakąś notatkę, stałą książka. Możemy tutaj mądrość wykorzystać, ale na razie wydaje mi się, że jeszcze... listczyca roślin Abraxa, proszę bardzo. Potrzebuję, może trzeba było ją przeczytać. Zaraz zobaczymy, czy teraz może coś się zmieniło. Jak nie, no to pójdziemy do klasztoru. Jest tak ciemno, że w sumie dobrze będzie tam się udać. Syriusz? Nie. No to dobrze, no to co? Widzimy się w klasztorze i oddamy te zadania, które tutaj wykonaliśmy. No i docieram do klasztoru. Tutaj nie będę oszukiwał, że mamy następny dzień, bo zdecydowanie wolałem się przespać i po prostu już następnego dnia przy pięknym słońcu, tak przynajmniej powiedzmy, pięknym słońcu, dopiero wykonywać to zadania. Słyszałeś, Ariku? Co się z nim stało? Uciekł. Dokąd? Nikt nie wie. Cóż, jeśli jest sprytny, szybko nie wróci. To prawda, z Arikiem powiadają. Tak, zabił Hemlara. Kto teraz będzie nas szkolić?
A co z tobą? Przecież ty mógłbyś szkolić ludzi. Jestem tylko rekrutem, ale zakoń tak kogoś potrzebuje. To ważne, aby szkolenie było kontynuowane. Magowie nigdy nie pozwolą mi przejąć szkoleń. Może uda ci się pomóc. No i proszę, proszę, nowy posterunek dla Williama, nieźle. Kato, odwal się, słyszałam co zrobiłeś Erikowi. Jeśli spróbujesz czegoś ze mną, pogruchoczę ci wszystkie kości. Zdrajca. Ja zdrajca? Tamten był zdrajca, zabił Hemlara. Czegoś możesz mnie nauczyć? Kowalstwo. Wydaje mi się, że można się nad tym zastanowić. Musimy podpowiedzieć, czy warto pójść w kowalstwo. Tucker. Ten stać się silniejszy, no to też jest zawsze spoko. Chociaż teraz jak mam lepszy mieczyk, to już też lepiej tutaj się czuję. Vitus. Kto teraz będzie szkolił rekrutów? Masz jakieś propozycje? William, radzi sobie z kosturem i wierzy w sprawę. Jest tylko rekrutem, nie możemy pozwolić, by rekrut prowadził szkolenie. Więc awansujcie go, uczyńcie z niego wojownika zakonu. Zasłużył sobie na twoje zaufanie. Dobrze więc, niech przejmie odpowiedzialność za szkolenie. Później zobaczymy co dalej. No i proszę bardzo, szybkie zadanie. Rozmawiałem z Vitusem, zgodził się, abyś przejął szkolenie rekrutów. Naprawdę, ale mnie zdołałeś wyszkolić. Mniej więcej wiary w siebie. Racja, dobrze, cóż, dziękuję ci. Zdecydowanie jestem twoim dłużnikiem. Dobrze, cóż, lepiej zabiorę się do pracy. No i proszę bardzo, stary. Widzisz, jak łatwo przyszło? Bardzo prosto przyszło. Dobra, ktoś tutaj jest? Dalmans, to mogę o czymś pogadać. Butelkę wina, to mnie interesuje. Znalazłeś już mordercę, co? To był Arik, użył jednego z twoich noży. Ten stary dran napełnił sobie brzuch moim żarciem i próbował wrobić mnie w morderstwo. Wygląda na to, że wyświadczyłem ci przysługę. Może dostanę w zamian miskę gulaszu. Dostaniesz kiełbasę i tyle. Kiełbasę? Świetnie. Proszę bardzo, kiełbasę. No to dobra i kiełbasa, ale 25 expa, no czyli warto tutaj ze wszystkimi pogadać. Na pewno jeszcze pogadamy z tym, co tam zamiatać miał. Taylor to nic nie chce tutaj od nas. Ten w zamiataniach. Chyba powinien gdzieś być. Jest rano, więc powinien śmigać tutaj. Tak, i proszę bardzo, jest. Kaspar. Wiem już, kto zabił Hemlara. Misz Arik. Hemlar miał dług u Arika za zioło, któremu ten dostarczał, a Hemlar nie chciał płacić. Arik desperacko potrzebował złota, aby wrócić na kontynent. Na tyle desperacko, aby zabić. Nie myślałem, że jest do tego zdolny. Powiedziałeś Vitusowi? Vitus wie. To ci zapewni jakąś ochronę. Arik wciąż nie mogę wierzyć. No, 25 expa, no takie małe zdobycze tego doświadczenia, ale zawsze widzicie jakieś nowe dialogi, więc może warto czasem wrócić do osób, z którymi ty wykonywaliśmy zadanie, dzięki czemu dostajemy po prostu doświadczenie. Dobra, tutaj wróciłem do Cyrusa. Mam artefakt od Seweryna, dobrze. Ten dysk wygląda wyjątkowo starożytnie. To może zainteresować Mendozę. Dobrze się spisałeś. Dobrze oznacza nagrodę? Tak, możesz wziąć jeden mniejszy artefakt. Mały rubin. Pierścień walczącego kosturem. Zwój berserka. Niech będzie pierścień. Pomniejsze zaklęcie przydane komuś o twoich upodobaniach. Wykorzystuj je dobrze, nie zaniedbuj szkolenia. Rozmawiałem z Sewerynem i przyślę kolejne skrzynie do klasztoru. Dobrze, mamy mało czasu, coraz mniej. Doświadczenie plus 50. Jakiś ten pierścień to dobry ten pierścień, pewnie całe nic, nie? No właśnie, już mam taki wojownika z kosturem, ale może jak pójdę w kostury, to mi się dwa przydadzą. Tymczasem, tutaj mistrzu ilumarze. Potrzebne mi zwoje, okej, to sobie mogę kupić. Nic innego mi tutaj nie ten. Itan, służyć zakonowi. Jervis, o myślistwie, no tak średnio bym powiedział. I jeszcze tutaj. A więc, Arik zamordował Hemlara. Choć złoto nigdy nie rdzewieje, wygląda na to, że zawsze deprawuje. Gdybyś tego nie odkrył, bardzo by nam zaszkodził. Dowiodłeś swojej wartości. I 100 expa. Wojownik zakonu. Tamten mnie dalej nie puści. Jeszcze tutaj komuś powiemy, a jak nie, no to wrócimy jeszcze do tego. Aż tobie mogę coś powiedzieć. Jeszcze tamten został. A jak nie, no to wrócimy tego, co tam siedzi w piwnicach. Bo też my coś trochę zadania wykonaliśmy. Rufus. Czegoś mnie możesz nauczyć? Kusza, siła. No ja bym chciał jednak te pieczęcie, szczerze, bo widzicie tutaj. Pod 8, 9 i 10 w zasadzie. Mam tutaj skróty, natomiast nic mi one nie dają, bo nie potrafiły z tego korzystać. To jest słabe, mega. Abraksie. Mam twoje rośliny. No, szybko ci poszło. Świetnie ci poszło, znajmy tę próbę za wykonaną. Niech to będzie dla ciebie zachęta do dalszej nauki. Znajdziesz daleko, ale tylko jeśli będziesz się uczyć. Dziękuję, mistrzu. Wiesz, co się stało z nowicjuszami?
Sirius jest już w drodze do domu. Znalazłem go w pobliżu lasu. Dobrze, myślę, że Sirius będzie musiał jeszcze trochę potrenować przed kolejnymi zadaniami. Masz, to dla ciebie. A, Kraban nie żyje. Szkoda, chyba popełniłem błąd. Nie doceniłem niebezpieczeństwa, które wiązało się z jego zadaniem. Masz, to zapłata za twój trud. No i proszę bardzo, dwie mikstury słabego leczenia. Zobaczmy, jakie zadania nam jeszcze zostały. Właściwie moja postać to jest poziom 12. Niewiele mi brakuje do kolejnego. Jeśli chodzi o tutaj próby mistrzów, okej. Kryształ ognia, to mi zostało zdobyć. Na świecie to jeszcze synowie Tyldy, wszystko co nie jest przybite do ziemi, to też muszę tutaj zdobywać. Przeklęci lordowie i porozmawiaj z mistrzem Ilumarem. No to pogadałem z mistrzem Ilumarem. Kormak, no to może z nim pogadać w sumie, bo mogę wrócić, bo wykonałem jakby Ilumar pogadane. No to zobaczymy, może pójdę do bandytów. Zobaczymy, gdzie tutaj postanowię pójść, ale to już po krótkim cięciu. Moi drodzy, wyszedłem właściwie z klasztoru i patrzę na te zadania. Ten kryształ ognia, wydaje mi się, że to jest całkiem blisko. Chyba pójdziemy tędy. Postaram się trochę powalczyć tutaj z tymi bestiami. No i postaram się też ten kryształ ognia tutaj odzyskać, no bo to chyba jest tutaj gdzieś tam. Widzę tą świątynię. Ćmy grobowe raczej nie powinny być jakimś większym wyzwaniem, bo z nimi walczyłem. No dobra, może trochę są. Jak człowiek podejdzie za prosto do tego. Wow! Tak jest. Jak człowiek od razu chce tak za szybko, no to one... O! Potrafię tym atakiem swoim tutaj nieźle cisnąć, dobra. Ale w większości wykonane, okej. Dobra. Dobra. Wow! Tam widzę coś trudniejszego. Może jakiś save przed? No i dobra. Save zrobiony. Spróbujmy powalczyć. Kim ty jesteś, żeś? Świerszcz bojowy, wow! No, jest taki, kurczę, potrafi... Te zwierzaki tutaj to też potrafią blokować. No to jest... ciekawe. Tak jest. Pół życia mu zabrałem. Tak jest. Chodź tu. Wow! Nieźle bije. Wow! Trzeba blokować. Zdecydowanie trzeba blokować, bo to się może źle skończyć. Nie podpalać się przede wszystkim. Nie podpalać się, no bo to świerszcz bojowy. Proszę bardzo, całkiem dużo HP ma, albo ja mało obrażeń zadaję, ale jeszcze nie potrafię czarować. Znaczy potrafię jakimiś zwojami, ale szczerze, co to nie są jakieś zaklęcia ofensywne w ogóle. To zwoje jakieś leczenia, no to co mi to da? Chodź. Tak jest. Dobra. Jak widzicie, świerszcze bojowe są do pokonania. Tak jest. I jeszcze raz. 140 expa, no. Tą drogą nie chodzi. Dobra. Ale jak już tutaj jestem, no to też... O dobra, tam są sępy, widzę. Ciekawe, co mnie w tej świątyni czeka. Niebezpieczeństwo jakieś, ale świątynia jest. Dobra, ja tylko sobie grę zapisam. No. I od razu lepiej. Czuję się troszkę bezpieczniej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tam są gnomy. Okej, no to... Jedyne co rozsądne jest, no to wypij sobie tę miksturkę. Dziękuję. I wejdź do tej świątyni. Z gnomami sobie radziłem, a jeszcze w takim mniejszym przejściu wydają się lepsze do bicia. Nie okrążą. Tak jest. Jeden już nie żyje. A drugi zaraz do niego dołączy. Dobra.
Pięknie, a tutaj coś jeszcze było, jest i skrzynia. Warto może ten kufer najpierw otworzyć. Proszę bardzo, jest srebrny świecznik, mały rubin, mikstura leczenia. No pewnie, że warto, no dzięki temu mamy kolejną miksturę leczenia, która może się naprawdę przydać. I jeszcze tutaj bym sobie telekinezu sprawdził, czy czegoś nie przeoczyłem. Nie, dobra, no to mogę tam wchodzić do środka. No to lecimy, lecimy, lecimy. Tylko wyciągnąć ten faktycznie miecz. Okej, dobra, to było złe wejście. Na szczęście mam grę tutaj do wczytania. Wow, tak coś czułem, że warto czasem zapisać, bo to było... No, takie było nieprzyjemne, tak bym powiedział. Nikt nie lubi umierać, a ja to szczególnie. Dlatego warto zapisywać grę. Warto zapisywać grę, szczególnie w Gothicu. Jak widać w Risenie też warto. Jagody, okej. Czy tu coś jest? Nie ma. Dobra, podejście numer dwa. No i dobra, moi drodzy, jestem z powrotem. Kurczę, szczerze, ciężka sytuacja, coś tutaj nie gra. Musieliśmy coś przeoczyć, dobra, jagody są, no to te jagody sobie tutaj weźmy. Coś jeszcze tutaj jest? O, dobra, dźwignia. Ale jeden zwój mi poleciał, no dobrze, że mam trzy. Jak ten gnom tutaj przeżył? Przepraszam bardzo. Chyba, że sam coś, sam się zamknął. O ty, cwaniaku. Oż ty. No i jest Nathan. Kryształ ognia, dobra, jest faktycznie. Dobra, tutaj wyskakują. Wiem, co tutaj wyskakują. Tutaj jakaś skrzynia. Ło, panie, co to jest? Perła, dużo złota. Naprawdę dużo złota. Tutaj coś jeszcze jest, coś tutaj, coś. Okej, czyli po prostu tutaj trzeba było dźwignią, no bywa. Czemu tutaj tak ciemno jest na zewnątrz? O matko, już mnie przestraszyło. Myślałem, że coś się tutaj zadziało. Dobra, to ja nie będę przedłużał. Moi drodzy, widzimy się w klasztorze. No i jak widzicie, dotarłem do klasztoru bez jakichś większych przeszkód. Pędzę do mistrza Ignatiusa, bo chyba jemu miałem oddać tą zadanko. Ignatius, znalazłem kryształ ognia. Nigdy nie wątpiłem w twojej umiejętności. Gdy będziesz gotów, zaczniemy twoje studia w zakresie magii kryształów. Wkrótce będziemy mogli przyjąć się do zgromadzenia magów. O próbach. Mistrz Pallas nie zaproponował mi próby. W takim razie musiał uznać, że poczyniłeś dostateczne postępy. Uznajmy sprawę za zakończoną. Zakończyłem próbę mistrza Braxa. Kolejny krok na wybranej przez ciebie ścieżce. Dostarczyłem mistrzowi Cyrusowi potrzebne artefakty. Dobra robota, mogą zawierać sekrety potrzebne nam w przyszłości. Rozwiązałem zagadkę mistrza Vitusa. Jego metody leczenia są nietypowe, ale skuteczne. Mistrz Ilumar nauczył mnie tworzyć zwoje. Sztuka, która może kiedyś ocalić ci życie. Mam nadzieję, że uważałeś. Oto zadania, które wykonałem. Podróż kończy się u celu, musisz zakończyć wszystkie próby. Dobra, wykonałem zadania, które mi wyznaczyłeś. Tak, słyszałem od braci magów, że dobrze ci poszło. Jesteś gotowy na inicjację. Musimy poczynić odpowiednie przygotowania. Czego się będzie ode mnie oczekiwać podczas inicjacji? Inkwizytor zadaje ci parę pytań, ale nie martw się, to nie próba. Po prostu odpowiadaj zgodnie z intuicją. Wtedy przysięgniesz wierność zgromadzeniu świętego płomienia. To wszystko, co będę musiał zrobić? To wszystko. Jakieś przygotowania? Inicjacja wymaga, byś miał kostur maga. Carlsen może ci taki dać. Idź do niego, wróć tutaj, a zaprowadzimy cię do sali ognia. I tyle, stosowna broń. To moi drodzy, stosowną broń to sobie jeszcze tak szybko nie wykonamy, no bo... a czy możemy do Carlsena skoczyć po tą broń i żeby mi dał? Carlsen to chyba kowal. Natomiast nie chciałbym jeszcze tego wykonywać, bo chciałbym... Znaczy nie chciałbym jeszcze próby ognia wykonywać, bo to chyba oznacza drugi rozdział. A ja chciałbym naprawdę jeszcze wykonać w tym pierwszym rozdziale trochę zadań. Tutaj moją postać wzmocnić na tyle, właśnie widzisz, stosowna broń. Synowie Tyldy, wszystko co nie jest przybite do ziemi. Warto by było to zrobić. Przeklęci lordowie też chciałbym zrobić. Mistrzem Ilumarem pogadałem, więc warto by było do bandytów wrócić i im zdać relacje. Więc to zrobimy w przyszłym odcinku. Plus
Będziemy chyba wybijać wszystkich tutaj tych małych, małych ludźków, nie? Ignatius mi przysłał, poprzedni kostur maga. Daleko zaszedłeś, członek zgromadzenia, no proszę, aż ciężko uwierzyć. Proszę, oto twój kostur maga, powodzenia. Dzięki, i dziękuj mi, zachowasz tu życie tylko wtedy, gdy sam będziesz wiedział, jak się nim posługiwać. No i dobra, moi drodzy, ale no, tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że będziecie ze mną w przyszłym materiale. Jeśli ten odcinek wam się podobał, pamiętajcie o zostawieniu łapki pod odcinkiem, subskrypcji kanału. No i tak wyglądają statystyki mojej postaci. Tak wyglądają zadania wszystkie, no nie ma ich dużo, więc będziemy się nimi zajmować w przyszłym materiale. Za dzisiaj wam dziękuję, trzymajcie się, cześć!